Witajcie, z tej strony Krywca Radia, to jest właśnie kolejny materiał z serii Warhammer 4000 Dark War 2 Mroczna Krucjata. Tak, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku mieliśmy misję pod tytułem Zimne Powitanie. Teraz mamy kolejną misję na planecie Aurea, czyli właśnie wyzwania o pomoc. I tutaj, z tego co widzę, prawdopodobnie będziemy mieli przeciwnika w postaci Eldarów. Już tutaj właśnie widzę tą jednostkę, tylko jak ona się nazywała? Dobre pytanie, pewnie podczas tej misji się dowiem. No i nic, gra musiała mi dać taką drużynę, czyli ta drużyna musi być na tej misji. Nie mogę wziąć na przykład Avitusa albo Xariusa, a szkoda, bo Avitus ma te działko plazmowe, bardzo potężna broń. Zwłaszcza przeciwko ciężkim jednostkom, ale też nie tylko, bo też działa bardzo fajnie obszarowo. No nic, najwyżej będzie inna misja, gdzie tutaj wypróbujemy. A na razie musimy się skupić się właśnie o tutaj. Za pomocą tej drużyny, czyli Daviana, Tadeusa, Tarkusa, no i jeszcze ja, oczywiście. Tak więc tak, niby powiedziałem w kolejnym odcinku, ale tak naprawdę to jest już jako drugi materiał z tej właśnie kampanii, więc można powiedzieć, że też nawet drugi odcinek. Strike Cruiser Retribution. This is Librarian Jonah Orion. We are under attack. The Eldar are massing around us. They have a Wraith Lord, which has already claimed Sergeant Endymion. We must drive these Xenos back. We found them excavating the area. To what end, I do not know. The Eldar have deployed a powerful force to ensure we do not find out. I fear we will not survive long without reinforcement. Ah, w ogóle... To jest ciekawa rzecz. Wcześniej nie mieliśmy tutaj takie opcje dialogowe jak na dole. W poprzedniej kampanii, w tej kampanii już mamy, więc to jest kolejna nowość, co pojawiło się właśnie w tej kampanii. Inna sprawa, mamy tutaj premię wywiadowczą, czyli maszyny kroczące i czołgi antygrawitacyjne. I trzeba tutaj użyć broni przeciwpancernej. I te misje oczywiście też się przydadzą, ładunki wybuchowe. Damian, może coś powiedzieć? Recover Endymion and Jonah and exterminate the Eldar. I kolejne opcje drogowe. A więc tak, czyli wykryliśmy też eldarskie budowle. Aha, ładunki wybuchowe się tutaj przydadzą. To czekaj. Skoro ładunki wybuchowe, mamy tylko tutaj granaty, o dziwo. To niedobrze. Granaty, ładunki wybuchowe, cokolwiek. Jeśli mogę cokolwiek wziąć. Oczywiście. Xarius posiada ładunki wybuchowe, oczywiście. Będę musiał ci to niestety zabrać. I Tarkus ma oczywiście... Albo może tylko Xarius to używać. To nie było tematu. Dobra, Tarkus będzie miał ładunki wybuchowe. Tak to zrobimy. Jeszcze mamy tutaj zestaw bomb termicznych, no tak. Jeszcze Tadeusz posiada ten zestaw bomb termicznych. No i w sumie chyba to tyle. Okej, dobra, idziemy. Weźmiemy to wszystko jeszcze raz tutaj. I to tak samo. To już odsłuchaliśmy. Ale żeby nie było, że gra tylko jakby nie zapisała, że to odsłuchaliśmy. Nagroda jest taka, czyli postaci szpona goliwości, czyli szpon energetyczny, jeden słowy. A te szpony czasami nie były używane, jak się posiadało pancerz terminatorski? Mi się wydawało, że raczej nie pasowało do pancerza kosmicznego Marine. Ma bardzo dobre obrażenie przeciwko ciężkiej piechocie i zwykłej piechocie. Okej, dobra, idziemy. Mamy tutaj właśnie opis o kronikarzu. Okej.
Gwardia Imperialna, nieżywa. I kosmiczny marin tak samo. Też musimy pamiętać o tym, że gramy na wyższym poziomie trudności. I najgorsza jednostka się zbliża. I władca upioru właśnie. Obywaliśmy dość mocno. I ta na wigoru. Czy się więcej wrogów? Bardzo mocno tutaj to sobie. O kurczę, naprawdę dość mocno dostajemy. Jeszcze trzeba obsejo. Czyjeś na końcu? Ajo. To za to się wyłączyło. Idźmy dalej. Co w ogóle spotkaliśmy? Tego kronikarza. Nowy pancerz, pewnie. To jeszcze jest oddział. Nie mogę tam wejść, o dziwo. Dobra, to tutaj się cofniemy, aby uzupełnić straty. Welcome sight indeed, Commander. I am Jonah Arion. And Entivion. He fell,
saving me from an Eldar war machine. We had just discovered a large Xeno structure to the east when they attacked. A webway assembly, no doubt. It will allow them to invade at their leisure. We must destroy it. Go. I will guard over our brother's remains. The chapter will not lose Endymion's gene seed. Of course. I am at your disposal, Commander. Czyli mamy nowego bohatera w naszym oddziale. I to jest kronikarz, czyli ma zdolności psioniczne. Co ty masz za zdolności, myśliciel? Oczyszczenie. Porażenie. Czyli mamy leczenie i reszta to są takie typowe ofensywne zdolności. No nic, dobra. Ciekawe jak to się przełoży na przykładzie... Na przykładzie właśnie czołgów, bo... Davian, jakby nie patrzeć, to on był taki trochę tankiem naszym. Aha, snajperzy. Ja wtedy chciałem też tutaj skoczyć. Wiesz o tym? Gwiazd Daiviana. Okej, to tak to działa. Co mnie tak zdjęło nagle? A tutaj jest ta wieżyczka, no ta. Chyba ktoś padł. Tadeusz. Fajnie się bawisz. Najgorsze to będzie właśnie ta cała wieżyczka, tak wam powiem. Aha, jeszcze jest tutaj druga niestety. Jakbyś tylko ty nie padł może, co? Wyjące Banshee. Ej, ja padłem. Takie jaja. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie kolejnego ataku, bo będzie to jednak bolało. Aha, kolejna tutaj jest wieżyczka. Dobra, odnówmy staty. Jeszcze tutaj będzie musieli się przebić. Na bank one się odmrożą. Te jednostki na bank one się odmrożą. O Jezu.
jeszcze więcej ich jest. Oj, przeskoczyło mi. Cały oddział? Cały oddział. No bo to idziemy. Który masz taką górę poziom? A, 19. Aha. Uwaga, granat. Co to? Aha. No to rzuciłeś. Nawet chciałem granat, to jest najlepsze. Ładnie, tym razem. Znacznie lepiej. Pomijając ten ładunek wybuchowy. Co my tutaj mamy? Kolejne radiotarnie. Pewnie zaraz masa... Aha. Ciekawe, czy się odmoczą, czy nie. A tak to wygląda. What in the Emperor's name are those? Something akin to a Wraith Lord. Tarcza energetyczna. Czyli nasza broń dystansowa zostanie lekko wyłączona. Właśnie niestety jest cały czołg. Tutaj, tutaj. Widziałeś końcu ten ładunek, tak się pokusiłem? Oczywiście nie. Nie. Dobra, udało się. Gdzie jest mój kochany granat? No nie, serio. Niech drugi granat pójdzie. Okej, żyjemy, a tutaj chyba mamy kolejne zaopatrzenie, po które chętnie pójdę. Oczywiście tam będzie przeciwnik. Chyba odnawiamy sobie żywotność. A teraz to rozwalamy. Jeśli ja dobrze pamiętam, to tutaj... No właśnie, było tam. Co mamy tutaj za zaopatrzenie? Do granatów, do ładunków, a tutaj? Medykamenty. Dobra, czyli trochę tam coś mamy. Czyli co? Pozostało tak naprawdę przeprowadzić atak już na tym obszar. Więcej ciało Gwardii Imperialnej i kosmicznych Marines.
Dobra, idziemy. Może damy radę jakoś. Psychic power is building up. Quickly, destroy their access to the webway. You are too late. The ancient souls have found their new homes. Rise, Wraithguard. Destroy the humans. Yes, that was. Destroy them. Właśnie, najgorsze jednostki, jakie można spotkać teraz. Dobra, pierwszy rozwalony. Już nie mam ładunków wybuchowych. Może granatem? Jeszcze nie koniec, bo tutaj kolejne oddzielicie. A to jest spore. Teraz spadniemy kompletnie tutaj przez to. Żyjemy jakimś cudem. Tak, weź się uspokój, wylecz się. Użyjemy teraz tą zdolność. Patrzymy każdy oddział. Zniszcz obóz eldarski, czyli tam jest ostatni budynek do zniszczenia. To teraz wiadomo skąd taki duży oddział. Aha. Teraz mój cały oddział. Aha, już padł. Ja się cofnij, cofnij się. Kurczę, mają, tam ci też mają duży atak oczywiście. Wow. Taka wysoki poziom trudności, że mi się wydaje. Czekamy, aż znowu to się odnowi. Ha! No to fajnie. Assault squad on the way. Ostatni ładunek zaraz pójdzie. Melter bombs, understood. Good. The
remaining Eldar are cut off. They cannot retreat. What were those things the Warlock summoned? He called them Wraithguard. They somehow drew psychic power from him. The Eldar press their attack. I will not leave Endymion to these Xenos. Captain Thule, hold fast! We must support him, Commander! Zapewne mu wsparcie. Niestety to będzie na czas. Patrzcie, jak mu szybko pada. To jest chore po prostu. A nie sobie jest chore. Jeszcze ty padłeś. No oczywiście, czemu by nie. To jest gin w końcu. Cześć. No, co z tym odnowieniem oddziałów? Kolejny pancerz. Idziemy teraz tutaj. More Wraithguard. They are sluggish. They must require a warlock support. Engage by Eldar. Thaddeus here. Ciekawe, czemu spada HP wraz z dochodzeniem do niego. Takie mam coś wrażenie. Tak to by mu cały czas HP spadał. No właśnie. Chyba to jest odskryptowane. Co ja dostałeś? Nie, kolejny odcinek. To ja ta, nie? I oddzie wroga. More of them! And with a warlock this time! Kill him to weaken the Wraithguard! Engage my Eldar! Strasznie ich dużo. Nie za dużo, go? Dobrze.
Kurczę, muszę się wycofać przez to. Wycofujcie się. Wow. Kurczę, tą grę naprawdę pogrzało. A daleko dałem o jeden wyższy poziom tu nosi. Tylko jeden wyższy poziom. Ktoś mi kiedyś tam z widzów napisał, że gra jest bardzo łatwa. Ja się widzę, patrząc na te obrażenia, jakie zadają. To bardzo łatwa ta gra jest. Zresztą na wyższym poziomie tu nosi. A, tak jak mówiłem, jest to skryptowane, więc nie ma co się spieszyć. Na szczęście. I te zaopatrzenie. Głównie zaopatrzenie dostawałem w postaci, nie wiem, broni czy coś. Czy ładunków nawet. Czy tamci sami mogą się podnieść? Chyba cały oddział odnowiony jakimś cudem. Ciekawe, czy tamte też się odnowi. Chyba nie. Na szczęście. Tam się trzymasz? Widzę, że dobrze. Nie chcę wiedzieć, jak będzie wyglądać późniejsza walka z bossem, ale jestem naprawdę przerażony, jak później będą wyglądać walki z bossami. A może ciebie odnowię szybko? Kolejna była. Szybko to przejmiemy. A może lepiej nie, bo to będzie oskryptowane. Chyba teraz się udało. Co upiorów oczywiście. Dobra, mamy to. Nie ma już a jednak było warto wybrać ten ładunek z ostatnim tarczy. A jednak się przydał. Oni są oczywiście najbardziej niebezpieczni. Mają ogromne wrażenie. Okej, okay. Ostatni żołnierz eldarecki. Czyli mam rozumieć, że to jest koniec misji. Tak, misja udała się. Wow. To była bardzo ciężka misja. Oj, i to bardzo ciężka misja. Mamy ten szpon, nie wiem, czy go będę mógł używać. Raczej wątpię. Zobaczmy, co mamy tutaj dalej. Furia 100%. Odporność na najniższym poziomie. Szybkość tak samo.
No nic, nic na to nie poradzę. Nikt nie zyska nowy poziom. Co to jest w ogóle ten? Aha, przywraca. Aha, uzupełnia, przywraca. Czekaj, jeszcze raz. Przywraca energię wszystkim pobliskim sojusznikom. Uzupełniono zapasy medyczne. A, czyli tak to działa. To jest jako akcesoria. Trochę coś my tutaj zyskaliśmy. Splugawiony pancerz, 3 punkty splugawienia. A ciekawe jak to działa. Nie wiem, nie będę to testował jak na razie. Dobra, zobaczmy co dalej. The Eldar return to the sector could not have come at a worse time, Commander. As you suspected, the House Vandis militiamen who ambushed you at Argent Glacier were not an isolated band of malcontents. More Vandis rebels have risen up against Imperial authority on Meridian. The Retribution will take you there to provide support. Governor DeRosa will have further details for you when you arrive. What of Planet Aurelia, Captain Angelos? Jonah. I'm reassigning you to the Commander's strike force. You will all return to Aurelia once the crisis on Meridian has stabilized. Angelos out. No, zaraz my tam polecimy. Najpierw mamy tutaj tak, dialogi. I still do not see how these rebels could have imitated a Blood Raven's distress signal. The codes and rights for using our relays are among our most closely guarded secrets. Our chapter hides far more than its communication rights. Perhaps, but someone knew just how to draw us into that trap. I kolejny tutaj. Thank you for your intervention, Commander. The Emperor's favor is clearly with you and your battle brothers. It is an honor to serve alongside the heroes of Typhon. No i dobra. Zobaczmy, czy coś mamy tutaj za nowy ekwipunek. Nie licząc na to, że jestem pancerz progrywający. Przejmujący okrzyk. Okrzyk bojowy ogłusza demony i zadaje im obrażenia. Aha. No to ciekawe. Czy ja mógłbym... Czy to jest to, co ja myślę? Tak, to jest to, co ja myślę. Teraz te obrzędy mogę schować na rzecz właśnie tego ekwipunku. Czy mam dla ciebie lepszy pancerz? Jest znacznie potężniejszy pancerz. Może będziesz miał troszkę gorsze obrażenia, ale znacznie będziesz miał lepszy pancerz oczywiście. Chociaż czy taki lepszy? Nie, dobra, zostaniemy przy tym. Jednak zostaniemy przy tym. Jak widzicie, ten topór ma o wiele lepsze obrażenia, więc zostawiam go. Czy coś jeszcze mogę tutaj wyrzucić, czy nie? Jonach. A Jonach może mieć miecz. A to ciekawe. Dla Tadeusa, to znaczy tutaj dla niego to nic nie ma. Poziom 12. Aha. Fajnie się bawisz. Fervor. Księga Mocy. Tutaj są właśnie jakieś kolejne nowe, potężne zdolności. Księga Chaosu. Dobra, może zobaczmy ciebie do końca. Mogę dać ci broń.
oczyszczeniem. Takie są twoje zdolności i tak poszedłeś właśnie w tym kierunku. Ciężkim zdobieniem. A, czyli tak to działa. Pójdziemy teraz w to. A, czyli przy okazji, kiedy on używa właśnie te zdolności, to on się leczy. Tutaj mamy jakiś kostuch. Czyli to jest... Na razie zostawiłem ci to. Czy ten kostur Jowisze. Co to jest? Księga Mocy. Chroni przed obrażeniami zasięgowymi. Zasięgowe obrażenia. Czyli tworzy tak naprawdę taką kopułę ochronną. Co nawet się przyda. Dobra. O, pieczęć strażnika. Gorliwym? Czyli tutaj jeszcze. No i dobra, na razie to tyle. Dałem ci wszystko to, co mogę ci dać. I w tym momencie kończymy ten oczywiście materiał. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę. Oraz komentarz. A jeśli ci się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba oraz dzwoneczek. Także trzymajcie się. Do następnego. Do następnego. Do zobaczenia. Cześć.